Witam Was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj tutaj. Tak bardzo się cieszę, że możemy być tutaj razem. Witamy wszystkich, którzy są tu na miejscu i też tych, którzy są dzisiaj z nami na transmisji. Tak bardzo cieszę się, że możemy się spotykać tutaj dziś, żeby wielbić naszego Boga, żeby przychodzić do Niego, żeby doznać dzisiaj pocieszenia i podniesienia, bo Pan Bóg, nasz kochany Ojciec, jest obecny dzisiaj tutaj z nami, jest żywy, jest prawdziwy, jest kochający i On zna każdego z Was. Nikt z Was nie jest Mu obojętny. On oddał swoje życie za Wasze życie, bo kocha Was miłością wieczną, miłością nieskończoną, miłością, która obejmuje wszystkie sfery waszego życia. I niezależnie od tego, jak dzisiaj się może czujecie, może mieści ciężki tydzień, a może łatwy, może piękny, On jest tutaj, by przynieść mądrość do waszego życia. I my spotykamy się właśnie tutaj, jako Kościół, bo Kościół to nie jest budynek. Kościół to są ludzie. Kościół to jesteśmy właśnie my. My jesteśmy Kościołem, jesteśmy osobami, które wielbią Boga, które spotykają się razem, aby chwalić naszego Ojca, aby przybliżać się do Niego, bo On ma nieskończoną też mądrość i Duch Święty jest też tutaj obecny dzisiaj, by przemawiać do waszego życia i przyjść dzisiaj z takim oczekiwaniem na to, co Bóg może zrobić dzisiaj, co może powiedzieć do was, bo On jest tak żywy, Jego Słowo jest jak miecz obosieczny, który zmienia rzeczywistość. Kiedy Bóg mówi do nas, kiedy Bóg mówi do naszego życia, to nasze życie już nie jest takie same, to dokonują się zmiany i przemiany i Bóg może dzisiaj i chce przynieść uwolnienie do twojego życia. Jeśli jesteś zniewolony w jakiejś dziedzinie, On chce przynieść wolność. Jeśli czujesz się przygnieciony, On chce cię podnieść. Jeśli stoisz przed ścianą i nie wiesz, co dalej, jak sobie poradzisz, nie bój się, bo Bóg ma rozwiązanie, Bóg ma nadzieję. U Niego nigdy nie ma sytuacji beznadziejnych. Może dla ciebie jest beznadziejna, ale nie dla Niego, bo On jest zwycięzcą i On pokonał wszelkie grzechy, wszelkie choroby, wszelkie trudności pokonał na krzyżu. I cieszymy się też, że dzisiaj są może z nami jakieś nowe osoby. Chcemy was zapytać, czy może jest ktoś nowy, kto przyszedł pierwszy raz? Jeśli tak, to proszę podnieście swoją rękę. Może jest ktoś z nami pierwszy raz? Nie widzę, ale może gdzieś tam stoi. Jeśli jest, to mamy tam wolontariuszy i wolontariusze mają dla was prezenty, bo my bardzo cieszymy się, kiedy mamy wśród nas gości. Jest to dla nas wielką radością, kiedy przychodzą nowe osoby i możemy się z nimi przywitać, możemy ich mieć tutaj razem z nami. I teraz zachęcam was, abyście powstali. Powstańmy, aby wielbić naszego Boga, aby oddawać Mu chwałę i być blisko Niego. Ciemną noc, me życie przykrywał mrok, przygniatał mnie zmęczenia cień. Walczyłem ze wszystkich sił, lecz nie dało to nic. Co miałem zrobić i dokąd iść? I wtedy, gdy zgubiłem się, spotkałem kogoś, kto uda mnie. Powiedział mi, że już nie jestem sam. Podniosłeś mnie, wskazałeś cel i dzisiaj stoję na skale Twej. Dziękuję Panie, dziękuję Zbawco, dałeś mi imię Twe, zmieniłeś mnie. Jesteś mi, o Ty wątpliwości obracasz tył. Bo co było już się skończyło, co było skończyło się. Zabrałeś mój żal i gniew, zostawiam przeszłość. Nie patrzę wstecz,
trzyma mnie wolność twa. Wolność twa. O, piekło już nie trzyma. Piekło nie trzyma mnie. Wolność ma. Wolność ma. O nie. Wolność ma. Grzech już nie trzyma mnie. Wolność ma. Wolność ma. Wolność ma. Grzech już nie trzyma mnie. Wolność ma. Wolność ma. Strach już nie trzyma. Strach już nie trzyma mnie. Wolność ma. Wolność ma. Wolność ma. Już nie trzyma mnie, wolność mam, wolność mam. Podniosłeś mnie, skazałeś ser i dzisiaj stoję na skale Twej. Dziękuję Panie, dziękuję Zbawco, dałeś mi imię Twe. Zmieniłeś mnie i moje serce Twoje jest. Dziękuję Panie, dziękuję Zbawco, dziękuję Ci. Dzięki Ci, Panie, za Twoją wolność. Chcielibyśmy podziękować Mu za to, że jest dzisiaj tutaj. Czy jesteście gotowi, żeby zaśpiewać jeszcze głośniej? Niech Tobie będzie cześć, Panie. Wstań, 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 wstań i oddaj Mu cześć. Wstań, 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 wstań i oddaj Mu cześć. Jeszcze głośniej. Wstań, 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 wstań i oddaj Mu cześć. Wstań, 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 wstań i oddaj Mu cześć. Jeszcze raz. Wstań, 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 wstań i oddaj Mu cześć. Wstań, 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 wstań i oddaj Mu cześć. Stań, 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 stań i oddaj Mu cześć. Stań, 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 stań i oddaj Mu cześć. Jeśli masz za co dziękować dzisiaj Panu Bogu, stań, to to jest czas. Stań, 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 podziękuj Mu za swoje życie. Stań, 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 za to, że jest Tobą zawsze. Dziękuj Mu pomimo okoliczności. On jest godzien chwały. On jest godzien czci. Dziękuję Panie, dziękuję Zbawco, boś mi imię Twe zmieniłeś mnie i moje serce Twoje jest. Dziękuję Panie, dziękuję Zbawco, dziękuję Ci. Oddaj Mu chwałę! Wyciągnąłeś dłoń, tak
dobry jesteś, Panie mój. Nie byłem nic wart, a Ty wykupiłeś mnie. On tak dobry jest, tak dobry jesteś, Panie mój. O, ta nieskończona, niezgłębiona miłość Boża trwa. Ona wciąż dogania, stale szuka, odnajdując nas. Nie byłem godny, nie zasłużyłem, a Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć je. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Każdy cień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Każdy dzień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Cudowna jest ta Boża miłość, ta nieskończona miłość Boga, która może wyprowadzić z nas najciemniejszej doliny. I w moim życiu ta Boża miłość wiele razy interweniowała i doświadczyłam, jak Bóg działał, jak wyjmował mnie z najciemniejszej doliny rozpaczy. I dzisiaj chcę zrobić to samo dla Ciebie. Jego miłość jest tak potężna, Jego miłość jest tak wielka i tak silna. I On kocha Ciebie tak mocno i chce, aby ta miłość wypełniła Twoje serce, aby wypełniła Twój umysł. I ta miłość ma wielką moc, moc, której nic się nie może oprzeć i tak bardzo potrzebujemy Bożej miłości, aby ona mogła panować w naszych relacjach, aby mogła panować w naszych bliskich takich związkach z innymi ludźmi. Potrzebujemy Bożej miłości, bo nasza miłość jest często niewystarczająca i chciałam, abyśmy się dzisiaj pomodlili o nasze relacje, bo wiem, że wiele osób cierpi i zmaga się w tych relacjach, bo nie potrafimy tak kochać, jak tylko Bóg potrafi kochać. I chciałabym się modlić o te nasze relacje, o małżeństwo, o związki, o przyjaźnie, o różne relacje w pracy, aby Bóg był tym, który będzie działał przez nas. Kochany Ojcze, przynosi
przynosimy do Ciebie nasze życie, przynosimy do Ciebie, Panie, nasze relacje, Boże, małżeństwa, przyjaźnie, Panie, wszystkie relacje, Panie, które mamy, abyś Ty był, Panie, Ty uzdrowił je, Panie. Ogłaszamy Twoje uzdrowienie w tych relacjach, Twoje uleczenie, Panie. Ogłaszamy Twój pokój, prosimy Cię, Panie, abyś Ty nas napełnił, Panie, swoją łaską, abyś dał nam mądrość, Panie, abyś leczył wszystkie złamane serce, Panie, abyś leczył te wszystkie relacje, które są chore, Panie, abyś Ty przynosił swoje uzdrowienie, abyś przynosił swoje wzmocnienie, Panie, abyśmy mogli rozkwitać, abyśmy mogli żyć tą obfitością, którą Ty masz dla nas, Panie, w pełni miłości, Panie, Ty ucz nas, Panie, jaka jest miłość, bo miłość jest cierpliwa, kochająca, dobra, miłość jest ta, która jest pełna łagodności, Panie, i my chcemy doświadczać, Panie, w naszym życiu, w tym Kościele, Panie, takiej miłości, takich relacji, Panie Boże, i ogłaszamy Twoje zwycięstwo, Panie, i przynosimy też, chciałam przyjść do Boga, bo Pan Bóg jest tym, który też pokonał wszelkie choroby. On na krzyżu wziął nasze wszelkie choroby, abyśmy my już nie musieli cierpieć. I On pokonał wszelką chorobę, wszelkie cierpienie. I teraz chcę, abyśmy przynosili te osoby, które są tutaj na tym miejscu, ale też naszych bliskich, tych, których kochamy, abyśmy walczyli o nich, o uzdrowienie, bo jest napisane, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. I Pan Bóg jest wierny, On jest dobrym Ojcem, który chce dawać dobre rzeczy dla swoich dzieci. Kochany Ojcze, przynosimy do Ciebie naszych bliskich, przynosimy Tomka Florczaka, Panie, przynosimy Kasię, Panie, przynosimy wszystkich bliskich nam, którzy cierpią, którzy zmagają się z chorobą, Panie, ogłaszamy Twoje uzdrowienie, ogłaszamy Twoje uleczenie, Twoje dotknięcie, Panie. Dziękujemy, że Ty pokonałeś wszelką chorobę na krzyżu, że Ty pokonałeś wszelkie cierpienie i chcemy zwrócić swój wzrok na Ciebie, naszego uzdrowiciela, Jehowa Jaira, naszego Pana, naszego Boga i oczekujemy Twojego działania, Panie, oczekujemy Twojej mocy, Panie, i Twojego dotknięcia i dziękujemy Ci, Panie, że to Ty masz ostatnie słowo, Panie, że to Ty jesteś zwycięzcą, Panie, w każdej sytuacji w naszym życiu i dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci za Twoje działanie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoje pocieszenie, Panie, za ten pokój, który wylewasz na każdego z nas, Ojcze, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała z naszych serc, z naszych myśli, Panie, bo Ty jesteś godny wszelkiej chwały, Ojcze, chwała Tobie, Boże. Amen. Każdy dzień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Każdy cień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Każdy cień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, Aqua.
Jego miłość. Możesz Mu ufać. Możesz Mu ufać. Jak dobrze wiedzieć, Jezus jest mój. On jest tym czwartym pośród ognia w czasie mych prób. On dał mi życie, obmył swą krwią. To, co na krzyżu zrobił dla mnie, wystarcza mi wciąż. Ja ufam Mu, memu Zbawcy, mój Bóg nie zawiedzie mnie. Nie zawiedzie mnie. Ja ufam Mu, memu Zbawcy, mój Bóg nie zawiedzie. On nie zawiedzie Cię nigdy. Nie, nie zawiedzie mnie. Żyję dla Niego, pokój już mam. Wiem, że ten, który tworzy jutro, na lepszy ma plan. To moja historia, to moja pieśń. Wielbię mojego Króla i Zbawcę dzień za dniem. Zawiedzie mnie, nie zawiedzie mnie. O, ja ufam Mu, memu Zbawcy, mój Bóg nie zawiedzie mnie, nie zawiedzie mnie. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Dlatego ufam Mu, dlatego ufam. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Dlatego ufam Mu, dlatego ufam. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Dlatego ufam Mu, dlatego ufam. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem Go, słyszał to, odpowiedział. Dlatego ufam Mu, dlatego ufam Mu, memu Zbawcy, mój Bóg nie zawiedzie mnie, nie zawiedzie mnie.
znajdzie mnie. Ja szukałem go, szukałem go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem go, słyszał to, odpowiedział. Dlatego ufam mu, dlatego ufam. Szukałem go, słyszał to, odpowiedział. Szukałem go, on słyszał to, odpowiedział. Szukałem go, słyszał to, odpowiedział. Dlatego ufam mu, dlatego ufam mu. Tak, Panie, mogę ufać Ci. Zawiedzie mnie, ja ufam mu, memu zbawcy, mój Bóg. On nie zawiedzie, nie, nie zawiedzie mnie. Dziękujemy naszemu zespołowi. Tak wspaniale jest uwielbiać razem. Tak wspaniale jest być tu, w tej społeczności. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego kościoła, częścią tej społeczności. I każdy z nas może przyłożyć swoją cegiełkę, może się zaangażować tak, aby budować nasz kościół, aby budować to wspaniałe miejsce, ale budować też tych cudownych ludzi, którzy są tutaj. I jednym z takich sposobów, w który możemy budować to miejsce, jest modlitwa. Modlitwa to jest ogromna moc. Może jeszcze nie spoznałeś mocy, jaką ma modlitwa. Jeśli nie, to zachęcam Cię, abyś modlił się, abyś stawiał się, abyś wołał do Boga, a wtedy zobaczysz, jak tworzy się niebo i Bóg będzie działał w cudowny sposób w Twoim życiu, ale też w życiu tego Kościoła. I właśnie tego potrzebujemy, bo o własnych siłach nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale z Bożą mocą, dzięki Jego łasce, możemy wszystko i nie ma żadnych ograniczeń dla nas. Dlatego zachęcam, abyście się modlili o Kościół, o naszych liderów, o pastorów, abyście modlili się o nowe miejsce dla naszego Kościoła, abyście się wstawiali, a Bóg będzie odpowiadał i będzie nas zaskakiwał, że nie będziemy mogli uwierzyć, jak to możliwe, ale wszystko jest możliwe dla Niego. I kolejnym sposobem, w jakim możesz dołożyć się takim filarem, który buduje to miejsce, jest wolontariat. I każdy z nas ma taką możliwość, aby zaangażować się. Im patrzcie, ile mamy tu osób. Mamy wspaniały zespół uwielbienia. Mamy osoby, które angażują się w administracji, w produkcji, w Dom TV, w kawiarni. I każda z tych osób jest niezwykle cenna i niezwykle ważna dla nas. Bez niej nie byłoby tego miejsca, nie byłoby takiego miejsca, gdzie możemy przyjść i budować i słuchać o Bogu. Dlatego zachęcam Cię, jeśli jeszcze nie jesteś w żadnej z takich działalności, w żadnym z takich obszarów, to możesz się zgłosić do nas i będzie to wspaniała okazja dla Ciebie, byś poznał osoby, które są tutaj, byś mógł odkrywać swoje talenty i byś mógł inwestować w to miejsce i widzieć potem jego rozwój dla chwały naszego Boga. I jeszcze z kolejną opcją, jaki też możemy, jest bardzo ważna, jest w zaangażowanie się w budowanie naszego kościoła, jest
zrzutka, także teraz zaraz wolontariusze przejdą się tutaj między nami i będą zbierać też taką zrzutkę. To jest taka opcja dla nas, by finansowo dołożyć się do działania tego miejsca. Jest to bardzo potrzebne dla nas, bo potrzebujemy finansów na różne działalności, które mamy, na funkcjonowanie tego miejsca, na nowe miejsce, którego poszukujemy. I mamy tu wspaniałą okazję, jest to taka możliwość dla nas, by dawać z tego, co nam udzielił Bóg. I ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie czuj się przymuszony, jeśli jesteś tu pierwszy raz, ale Bóg cieszy się, jeśli dajemy z ochotnego serca i Bóg błogosławi to, co dajemy i cieszy się. I potem my możemy oglądać, możemy patrzeć, jak Bóg też chce błogosławić nam, kiedy widzi, jak z ochotnego serca dajemy na Jego dobre dzieło. I to jest wspaniałe też widzieć taką wierność Boga w finansach. Ja też tego doświadczyłam nieraz w moim życiu, że Bóg jest wierny i On jest naszym zaopatrzycielem i On jest naszym pracodawcą i On jest tym, który chce błogosławić nam też w tej dziedzinie, bardzo ważnej dziedzinie naszego życia w finansach. A zaraz będziemy mieli wspaniałą możliwość, żeby posłuchać naszego pastora Szymona i mam nadzieję, że mi bateria wytrzyma do końca. Bardzo dziękuję zespołowi, bardzo dziękuję Ani. Bardzo się cieszę, że mogę was widzieć. Widzę was tutaj na Gotarda, ale przez wiarę też widzę tych, którzy są z nami na live streamie i też tych, którzy kiedyś będą oglądali ten materiał wideo. Słuchajcie, jesteśmy w niesamowitej serii Wieczność. Opowiadamy tak naprawdę o tym, co już się zaczęło, ale co będzie kontynuowane przez wieczność, przez bardzo długi okres czasu. Tematem naszego całego tego nowego sezonu jest wiara, nadzieja i miłość. I tak naprawdę teraz jesteśmy w tym kwartale nadzieja i opowiadamy o tej nadziei. Nadziei na to, czym żyjemy, to, czego się spodziewamy, to, czego oczekujemy i właśnie życie z Panem Bogiem tutaj na ziemi, ale też życie z Bogiem w wieczności jest tą nadzieją, tym motorem napędowym, że jesteśmy w stanie nieraz zacisnąć zęby, nieraz wytrzymać pewną presję, bo mamy nadzieję. Mamy nadzieję na coś zupełnie innego, na coś zupełnie lepszego. I zachęcam was wszystkich do tego, żebyście odsłuchali sobie dwa poprzednie kazania. To jest bardzo ważne, żebyście, jeśli nie słuchaliście tych kazań, które mówił Przemek tydzień temu i Tomek dwa tygodnie temu, żebyście mogli i żebyście wrócili do tego, dlatego że to tak naprawdę buduje pewną spójną całość, pewien fundament, ale nawet jeżeli odsłuchacie te kazania, albo nawet jeżeli byliście w niedzielę, to niedziela nie wystarczy i zapraszam was wszystkich do tego, żebyście korzystali ze spotkań domowych, gdzie to, co mówimy w niedzielę przez godzinę, jeszcze możecie pogłębiać, możecie dyskutować, możecie razem obmodlić te wszystkie tematy. Naszym celem jest to, abyście żyli tym słowem, które usłyszycie w niedzielę przez cały tydzień, przez cały miesiąc, aby ono w was pracowało, aby wydawało owoc. Niedziela nie wystarczy i samo kazanie nie wystarczy, dlatego ciągle z tego miejsca zachęcamy was do tego, abyście korzystali z pomocy naukowych. Główną pomocą naukową jest Biblia, a szczególnie ta w wydaniu Fire Bible. I tutaj mam nawet sobie pozaznaczane specjalne rozdziały, artykuły, które mówią stricte, nawiązują do tego, o czym teraz mówimy. O niebie, o wieczności, o przemienionym ciele. Wspaniałe, pięknie opracowane artykuły. Zaoparcie się koniecznie i studiujcie. Polecamy do tej serii również dwie książki. Nastawieni na wieczność pastora Johna Biviera, ale szczególnie wam polecam takie 40-dniowe rozważania nastawieni na wieczność, gdzie możesz sobie po prostu przez 40 dni, a może nawet i przez 80 dni, jeżeli będziesz jeszcze głębiej schodził, codziennie otwierać sobie
przeczytać werset, przeczytać komentarz do tego wersetu, dodatkowe wersety, pomodlić się, niesamowita, wspaniała podróż właśnie o naszej nadziei. Ja po raz drugi czy trzeci czytam sobie tą książkę i ciągle jestem zainspirowany i rozpalam w sobie ten ogień oczekiwania tej nadziei, to, co Bóg dla nas przygotował. Jestem, im bardziej się w to zagłębiam, w ten temat, tym bardziej jestem podekscytowany. Ale zanim wejdziemy na głębokie pokłady teologiczne, to troszeczkę wracamy do rzeczywistości, do codzienności. I wiecie, ja jestem osobą, która uwielbia podróżować. Ja kocham podróże. I w pierwszą swoją taką prawdziwą podróż wyruszyłem z rodzicami, kiedy miałem 3 lata. To była naprawdę wspaniała, długa podróż. Ona trwała prawie 3 miesiące. W tak zwanym głębokiej komunie wyruszyliśmy Fiatem 126P, nówką sztuką odebraną z salonu, załadowaną w namioty, w kuchenki gazowe na 3-miesięczną podróż po południowo-wschodniej Europie. Odwiedzaliśmy bratnie kraje, zwiedzaliśmy te kraje, nawiązywaliśmy kontakty. Ja byłem taki mały, 3 lata, nic nie pamiętam, ale z opowieści rodziców wiem, że było fascynująco. I myślę, że ta podróż zdeterminowała całe moje życie, bo od tamtego czasu uwielbiam wyruszać w podróże, uwielbiam podróżować, uwielbiam odkrywać nowe miejsca, czerpać olbrzymią radość z tego, że jestem gdzieś w pięknych miastach, w nowych krajach, w pięknej przyrodzie. Po prostu kocham zwiedzać, kocham podróżować i dzięki Bogu mogę teraz cały czas tą pasję swoją rozwijać. Ale wiecie, za każdym razem, kiedy teraz już świadomie wybieram jakiś cel podróży, to też chcę wiedzieć, gdzie ja tak naprawdę będę jechał. I wierzę, że wy też tak macie, że jak macie jakąś swoją ulubioną, jakieś swoje ulubione miejsce, zbieracie kasę, żeby tam polecieć, pojechać, to zanim się tam wybierzecie, to oglądacie sobie internet, przeglądacie blogi podróżnicze i chcecie się dowiedzieć jak najwięcej o tym miejscu, czy warto tam pojechać, czego się można spodziewać, jacy są tam tubylcy, jaką walutą się płaci, gdzie najlepiej spędzić czas, gdzie są najfajniejsze atrakcje. Wierzę, że teraz, w dzisiejszych czasach jest to dużo łatwiejsze, bo odpalasz sobie YouTube'a, oglądasz razem z tymi wszystkimi vlogerami, jesteś razem z nimi w tych miejscach, przeżywasz tą podróż, odpalasz sobie Google Mapsa i już podróżujesz, Google Street View, wiesz już, gdzie będziesz. W moich czasach, jak ja jeszcze z rodzicem wyruszałem, był tylko atlas drogowy. Nie wiem, czy wiecie, co to jest w ogóle atlas drogowy albo mapa. Nie było żadnych nawigacji, nawigowało się palcem po mapie. To były czasy analogowe, ale podróżowanie sprawiało taką samą frajdę albo nawet większą. W każdym razie, jeżeli wyruszamy gdzieś w podróż i jest to dla nas takie oczekiwane miejsce, spełnienie jakichś naszych pragnień i marzeń, to musimy się do tego przygotować. Zdobywamy informacje, chcemy wiedzieć jak najwięcej. A co dopiero, jeżeli mówimy o celu naszej podróży, do którego dotrzemy wszyscy i w którym spędzimy wieczność. Co dopiero, kiedy mówimy o destynacji, w której spędzimy wieczność. Myślę, że warto poświęcić czas, żeby zbadać ten temat, jak tam będzie. Czego możemy się spodziewać? Jak spędzimy wieczność? W jaki sposób? Kogo możemy się tam spodziewać? Z kim tą wieczność spędzimy? Jak się możemy przygotować, żeby jak najlepiej spędzić czas w tym miejscu, do którego zmierzamy? Wierzę, że to jest niesamowicie ważne, żebyśmy zadali sobie nawet więcej niż trochę
czasu, żeby odpowiedzieć sobie na takie główne pytania i dzisiaj podczas tego kazania chcę odpowiedzieć na takie trzy główne pytania. W jakiej postaci spędzimy wieczność? Gdzie spędzimy wieczność? I w jaki sposób spędzimy wieczność? Wiecie, czytając Biblię czytamy, że wieczność to jest coś, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć. I co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Czy wierzę, że nam? Bóg to nam przygotował. I dzisiaj będę mówił, będę starał się powiedzieć cokolwiek o czymś, czego nikt nie widział. O czymś, co trudno sobie wyobrazić naszymi ludzkimi zmysłami, naszym bardzo ograniczonym umysłem. Więc pierwsze pytanie. W jakiej postaci spędzimy wieczność? Jacy będziemy my, ja i ty w tej wieczności? Ale zanim to szybciutko takie przygotowanie, taka mapa drogowa, jak wygląda nasze całe życie, jak wygląda to całe nasze istnienie. Zaczynamy od urodzenia i jesteśmy teraz, w teraźniejszości. Nasze życie jest w ciele, tutaj na ziemi. I to, co jest pewne, to są pewne podatki i śmierć. Każdego z nas czeka śmierć. Wiecie, ta śmierć to jest przejście z tego cielesnego życia do wieczności. To się dzieje bardzo szybko. I zaraz za progiem śmierci przechodzimy do wieczności i są dwa miejsca, w którym takie dwie poczekalnie. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie to poukładali w głowie, że żyjesz, umierasz i trafiasz do jednego z dwóch miejsc, do takiej poczekalni. Trafiasz albo do raju, to jest niebiańskie Jeruzalem, w którym mieszka Bóg Ojciec, mieszka również Jezus Chrystus, są rzesze aniołów, jest uroczyste zgromadzenie, jest zgromadzenie pierworodnych. To wszystko jest opisane w Biblii. To Jeruzalem, to niebo znajduje się, jak Biblia mówi, w trzecim niebie, na trzecim poziomie nieba. Niebo jest miejscem fizycznym. Ono fizycznie istnieje, są tam budynki, ulice, jest krystalicznie czysta woda i wierzący od razu po śmierci znajdują się w obecności Boga i Jezusa właśnie tam. W cudownym, wspaniałym niebie otrzymujemy niebiańskie ciała, widzialne w białych szatach. Możecie o tym przeczytać, jak Jezus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem. Możecie też poczytać, jak są opisane dusze ludzi zbawionych właśnie tam przy tronie baranka w objawieniu. Więc to jest bardzo konkretne miejsce. Będziemy mogli siebie tam rozpoznać, na pewno zobaczymy Jezusa, na pewno spotkamy się z innymi świętymi. A równolegle jest drugie miejsce oczekiwania, piekło łamane na Hades, miejsce, w którym, też fizyczne miejsce, w którym ludzie niezbawieni, ludzie, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi, czekają na sąd ostateczny, cierpią, czują pragnienie, czują ból. Biblia wyraźnie o tym pisze. A jest to miejsce oczekiwania. I w pewnym momencie następuje zmartwychwstanie. Będzie taki moment w historii świata, że będzie zmartwychwstanie i otrzymamy nowe, przemienione ciała. Dla niewierzących jest to zmartwychwstanie na sąd, do wiecznej śmierci, a dla wierzących do życia i spotkamy się przed Trybunałem Chrystusa, na którym On rozda swoje wspaniałe nagrody, rozda nam odpowiedzialności. To nie będzie spotkanie z Jezusem, który będzie nas osądzał, ale będzie nas nagradzał. Zachęcam do tego, abyście odsłuchali sobie poprzednie kazanie i po tym sądzie dla niewierzących i trybunale dla wierzących nastanie wieczność,
którą my spędzimy, wierzę wszyscy, w nowym niebie, nowej ziemi, w nowym Jeruzalem. To jest nowa rzeczywistość, powstanie nowe niebo, nowa ziemia, a na nowej ziemi nowe Jeruzalem, oblubienica, baranka. Wierzę, że my tam będziemy, bo wierzę, że jesteśmy zapisani w Księdze Życia. Ale też będzie drugie miejsce, konkretne, fizyczne miejsce. Jezioro ogniste, piekło zostanie wrzucone razem ze wszystkimi tymi, którzy nie oddali swojego życia Bogu, do jeziora ognistego. To będzie druga śmierć, która będzie również trwała wieczność. Więc warto to sobie usystematyzować, poukładać w głowie, ale też poświęcić czas, żeby to jeszcze zagłębić, żeby to przetrawić, żeby też tym żyć. W jakiej postaci spędzimy wieczność? Tak jak już wspomniałem, będzie taki moment, że wszyscy doświadczymy zmartwychwstania, że wszyscy otrzymamy nowe, przemienione ciało, że będziemy nowym w pełni człowiekiem, całkowicie nowym człowiekiem. Ale nowy człowiek według Bożego zamysłu to jest zbawiony duch, zbawiona dusza i zbawione ciało. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że zbawienie naszego ducha zaczyna się tu na ziemi. My doświadczamy zbawienia ducha z chwilą, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi. Z chwilą, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, kiedy wierzysz w to, że On jest twoim zbawcą, przyjmujesz Go jako zbawcę, przyjmujesz Go jako swojego Pana, wyznajesz Mu swoje grzechy, pokutujesz i decydujesz się świadomie i za Nim następuje zbawienie, odkupienie, odnowienie twojego ducha. Twój duch zostaje wzbudzony do relacji z Bogiem. W jednej chwili twój duch staje się na podobieństwo Jezusa. On zostaje ożywiony do wieczności. I dla Niego wieczność zaczyna się już tu. Dla nas wieczność zaczyna się już tu, kiedy oddajemy swoje życie Bogu. My już żyjemy wiecznością, bo nas śmierć już nie dotyczy. I ty dzisiaj, jeżeli jeszcze nie zacząłeś żyć w tej rzeczywistości wieczności, możesz swoje życie oddać w bardzo prosty sposób Jezusowi. Możesz po prostu wyznać Mu swoje winy, wyznać Mu swoje grzechy, poprosić o przebaczenie, przyjąć te przebaczenie i zadeklarować, że chcesz przez resztę życia, aby był twoim Zbawicielem, ale również, aby był Panem twojego życia. Po prostu oddać Mu swoje życie. To jest tak proste, tak łatwe, aby już wejść w rzeczywistość wieczności. Zachęcam cię do tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to skorzystaj z tego, aby zacząć żyć wiecznością. Ale z chwilą, kiedy jest zbawiony nasz duch, kiedy jest ożywiony dla Chrystusa nasz duch, zaczyna być zbawiana nasza dusza. Zaczyna być również przemieniana, odnawiana, uświęcana nasza dusza, czyli nasza dusza, czyli nasz umysł, nasza wola, nasze emocje. W liście Jakuba czytamy w pierwszym rozdziale: dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie też wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Gdzie przemiana naszej duszy następuje poprzez przyjmowanie słowa, słuchanie słowa, przyjmowanie tego słowa i bycie wykonawcą. Czyli słyszę to, co słowo do mnie mówi i wcielam to w życie. Dusza, przemiana naszej duszy, to jest jedyny element, w którym decydujemy o szybkości
o tym, jak ten proces przemiany, zbawienia, uświęcenia następuje. On u każdego następuje indywidualnie. To jest nic innego jak przemiana naszego umysłu, aby stawać się podobnym do Chrystusa. To jest nasz cel tutaj życia na ziemi, aby stawać się podobnym do Jezusa, aby pozwalać, aby Duch Święty przemieniał naszą duszę na obraz Jezusa Chrystusa. Abyśmy chcieli tak samo jak On odczuwać, tak samo jak On współczuć, tak samo jak On rozumieć. Abyśmy chcieli być podobni do Niego. Wiecie, to jest tak zwane uświęcenie progresywne. To jakie jest Jego tempo, jakie jest tempo naszej dojrzałości, jakie jest tempo tego, jak stajemy się dojrzali, zależy od nas samych. Jak bardzo chłoniemy Słowo, jak bardzo jesteśmy głodni Słowa i jak bardzo jesteśmy wykonawcami Słowa, jak bardzo wdrażamy te Słowo w nasze życie. Jezus tak bardzo pragnie, abyśmy wykonywali tą pracę, abyśmy pracowali nad uświęceniem naszej duszy, naszego umysłu, naszej woli, naszych emocji, żebyśmy panowali nad naszymi emocjami, żebyśmy panowali nad naszymi myślami. Biblia o tym mówi bardzo dużo. I oczywiście na koniec, w chwili zmartwychwstania, następuje zbawienie naszego ciała. I czytamy w liście do Koryntian, 15 rozdział, 35, od 35 wersetu. Ale może ktoś zapytać, jak zmartwychwstają umarli? W jakim zjawiają się ciele? Niemądry. Zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstajem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak napisano, pierwszy człowiek Adam powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne. Potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. Jak nosimy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosimy obraz niebieskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmia wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność, i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Długi, ale bardzo treściwy i bardzo adekwatny fragment, który pokazuje nasze materialne, zniszczalne ciało, które zostanie wzbudzone, lub też jeżeli ktoś do przyjścia Jezusa Chrystusa będzie jeszcze żył, to w mgnieniu oka przemienione na ciało niezniszczalne. W jakim stanie spędzimy wieczność? Najłatwiej wyobrazić to sobie, patrząc na postać Jezusa Chrystusa. Odnosząc się do tego, jak wyglądało ciało Jezusa Chrystusa po
zmartwychwstaniu, bo on był pierwszym spośród wielu braci, który zmartwychwstał. On jest też tą naszą nadzieją, że skoro on zmartwychwstał, to i my również dostąpimy zmartwychwstania i tego cudownego przemienienia, tego co skazitelne w to co nieskazitelne. Jezus, kiedy zmartwychwstał, pojawiał się i objawiał się i spotykał się z wieloma osobami. Zachęcam do tego, abyście sobie przeanalizowali te fragmenty, a ja będę chciał na bazie tych fragmentów wyciągnąć kilka wniosków. Ale pierwsza rzecz, która również uczniów wystraszyła, zdziwiła, bo myśleli, że mają, że spotykają się z duchem. A jak wiadomo, Żydzi nie mogli spotykać się z duchami. Mieli zakaz kontaktu z duchami wszelkich praktyk okultystycznych. Oni byli zdjęci z strachem. I czytamy w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Oni, czyli uczniowie, zdjęci strachem, myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Wątpliwości w to, że zmartwychwstał. Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom. To jestem ja sam. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam. Pięknie Jezus rozwiał ich wszystkie obawy. Jezus zachęcał wręcz do tego, żeby oni dotknęli Jego nowego, przemienionego ciała. Żeby spojrzeli na Jego rany, blizny po ranach, po gwoździach. A Jezus, spędzając czas ze swoimi uczniami, jadł, pił, rozmawiał, chodził, śpiewał, ogrzewał się nad ogniskiem. Posiadał emocje, posiadał wspomnienia, posiadał wiedzę, rozpoznawał tych, z którymi spędzał czas przed śmiercią i przed zmartwychwstaniem, a jednocześnie pojawiał się i znikał. Ściany nie stanowiły dla niego przeszkody, rzeczy materialne nie stanowiły żadnej przeszkody w poruszaniu się, w komunikacji. Latał, wstąpił do nieba. Myślę, że wielu z nas ma takie sny, że lata. Myślę, że w niebie będziemy latali. Będziemy mieli taką zdolność unoszenia się, tak jak Jezus. To będzie piękne. Więc patrząc na Jezusa, patrząc na Jego przemienione ciało, wierzę, że my będziemy mieli dokładnie takie same ciała, jak Jezus Chrystus. Będziemy bardzo realni, będziemy w bardzo realnym świecie, będziemy mieli cudowne, przemienione ciała, które będą najpiękniejszą i najzdrowszą wersją nas samych, perfekcyjną wersją nas samych. My zachowamy swoją tożsamość. Po zmartwychwstaniu ja nadal będę sobą, ale w perfekcyjnej, bardziej doskonałej wersji samego siebie. Bez żadnych chorób, bez żadnych ułomności, nie będę musiał nosić okularów, nie będę musiał zażywać różnych leków, będę super sprawny, będę super wypasiony i każdy z was też. Co więcej, nie będą nas ograniczały czas, przestrzeń, będziemy mogli pojawiać się i znikać, przemieszczać się w cudowny, tajemniczy sposób z jednego miejsca na drugie. Tak jak robił to Jezus. Nie będzie nasze nowe, przemienione ciało. Nie będzie poddane bólowi, cierpieniu, zmęczeniu, chorobom. Nie będzie raka, kalectw, depresji. Nasze ciało nie będzie się pociło, nie będziemy śmierdzieć, nie będziemy się męczyć, nie będziemy mieli pryszczy, celulitu, rozstępów, nie będziemy łysieć, siwieć. Tak będzie. Zęby nam nie będą wypadać, nie będzie próchnicy.
patrz, jaka piękna rzeczywistość, już same to, to już jest piękna rzeczywistość, że będziemy żyli w takim perfekcyjnym, nowym ciele. Nie będzie żadnych chorób, żadnego kalectwa, żadnej ułomności. Bóg przywróci nas do miejsca swego pierwotnego zamysłu, tak jak stworzył Adama i Ewę doskonałymi. Ale z drugiej strony Bóg nie pozbawi nas wspomnień, wiedzy, którą nabyliśmy, pewnych emocji, całej naszej duszy. Nasza dusza będzie przemieniona, ale to nie będzie wykasowanie i zresetowanie. Będziemy rozpoznawalni, będziemy w niebie nawzajem się rozpoznawali. Będziemy nieśmiertelni, trwali, niezniszczalni. Nasze ciało będzie uwielbione na wzór uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa i będzie chwalebne, pełne mocy, niezniszczalne, nieśmiertelne. Takie produkcja made in heaven. Z boskim, cudownym, niebiańskim, doskonałym DNA, w żaden sposób niepodatnym na choroby, na słabości. Co więcej, Biblia mówi, że w tych nowych ciałach będziemy błyszczeć. To się na pewno spodoba kobietom, ale będziemy błyszczeć. W Księdze Daniela czytamy: lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wiodą wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Mateusza z kolei, w Ewangelii Mateusza czytamy: wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Będziemy błyszczeć jak gwiazdy, będziemy świecić, błyszczeć jak słońce. Będzie biła od nas taka jasność, to będzie coś niewyobrażalnego. I jak już będziemy mieli świadomość teraz tego, że będziemy mieli tak niesamowite ciała, tak niesamowicie Bóg nas odtworzy, przemieni do tej pierwotnej, idealnej, cudownej wersji, to gdzie spędzimy wieczność w tych naszych nowych ciałach? W drugim liście Piotra czytamy: bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w którym na stale zamieszka sprawiedliwość. Wiecie, miejscem docelowym dla nas, ludzi, którzy wybrali życie z Jezusem, nie jest niebo, bo niebo jest tylko tą poczekalnią, ale miejsce docelowe to jest nowe niebo, nowa ziemia, a ściślej nowa Jerozolima, stolica nowej ziemi. Najbardziej ekscytujące miejsce w całym wszechświecie. Wiecie, kiedy czytam sobie i w ogóle zanurzam się w całe to nauczanie o tym, co nas czeka w przyszłości, to jestem wzruszony, to mnie naprawdę wzrusza, to mnie tak pociąga, bo wiem, że te życie tu na ziemi to jest dosłownie chwila, to jest dosłownie okamgnienie, a kiedy zaczynam zanurzać się w tym, jak będzie niesamowicie wyglądała wieczność, czyli brak czasu, coś, co będzie trwało nieskończoną ilość tysięcy, miliardów lat. I kiedy myślę sobie, że będę w tym uczestniczył, to jestem po prostu poruszony, wzruszony, zachęcony i wierzę, że wchodzę na tą częstotliwość połączenia mojego ducha, mojej duszy, ale też wierzę, że mojego ciała z częstotliwością, na której nadaje Bóg. Bo Bóg chce, abyśmy złapali tą częstotliwość, abyśmy się w tym zanurzyli, w tych niesamowitych rzeczach, które On dla nas przygotował. I On sam czeka, kiedy my z tego skorzystamy. Nowe niebo i nowa ziemia. Wiecie, my często nie myślimy o tym i nie chcemy o tym rozmyślać, dlatego że mamy przez popkulturę, przez religię wbity nam do umysłu zły obraz wieczności. Zazwyczaj mamy taki obraz, jeżeli się wychowałeś w kontekście chrześcijańskim, to taki obraz niekończącego się nabożeństwa. A nawet najlepsze nabożeństwo, jak trwa wieczność, to może cię znudzić. Nabożeństwo jest super, ale w wieczności to nie będzie cały czas nabożeństwo.
To nie chodzi o to, że będziesz słuchał tysiąca kazań i że będziesz cały czas śpiewał. Nie chodzi o to, że będą non-stop modły, non-stop śpiewy i non-stop słuchanie jakichś kazań. Gdzie to będzie coś niesamowitego, ale często mamy w głowie coś takiego, że to jest coś takiego niematerialnego, nieuchwytnego, że to są jakieś aniołki, wiecie, z brzuszkami, ze skrzydełkami, z trąbkami. Coś takiego bardzo dziecinnego, śmiesznego nieraz. W każdym razie Bogu w ogóle nie o to chodzi. I w Biblii nie ma nigdzie takich obrazów. Wręcz przeciwnie. To, gdzie spędzimy wieczność, to będzie coś niesamowitego. W objawieniu, przeczytajcie sobie 21 rozdział objawienia Jana. Tam jest bardzo dużo o tym, jak będzie wyglądała nowa ziemia, nowe niebo, nowe Jerozolima. Pierwsze wersety tego rozdziału zaczynają się tak. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba, od Boga, przygotowana jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. Kiedy zanurzasz się w obraz i opis tej nowej stolicy, nowej ziemi, w której wierzę, że będziemy mieszkać, to przede wszystkim widzisz, że jest olbrzymia. Ma na obwodzie kwadratu długość, szerokość, wysokość ma tyle samo, około 2200 kilometrów. Więc kształt tej Nowej Jerozolimy to jest albo sześcian, a niektórzy mówią, że ostrosłup. Obszar samej tej stolicy jest około 16 razy większy niż obszar Polski, około 5 milionów kilometrów kwadratowych. Otoczona jest wysokim murem na 65 metrów, murem z 12 bramami. Mur jest z jaspisu, a całe miasto jest z czystego złota. Tak czystego, że aż przezroczystego. Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, nie potrzebuje żadnych elektrowni. Nie ma tam w ogóle żadnej elektryfikacji ani żadnego oświetlenia, dlatego że oświetla je chwała Boża, a lampą tego miasta jest sam baranek. W mieście jest tron Boga i tron baranka. Z tego tronu wypływa rzeka, a dookoła rzeki rosną drzewa, drzewa życia. Krystalicznie czysta woda, perfekcyjna przyroda. W Nowym Jeruzalem, w miejscu, w którym wierzę, że spędzimy wieczność, nie będzie stresu, zmartwień, walki o przetrwanie, chorób, biedy, brudu, bezdomności, narkomanów, przemocy, korupcji, wyzysku. Nie będzie złych dzielnic, nie będzie trudnych zaułków, nie będzie wysypisk, nie będzie miejsca przetwarzania odpadów ani oczyszczalni ścieków. Nie będzie mrozów, upałów, kataklizmów, nie będzie szpitali, nie będzie domów pogrzebowych, nie będzie cmentarzy, nie będzie urzędów, biurokracji i nie będzie kolejek w urzędach. I nie będzie też ZUS-u. Nie będzie partii politycznych, nie będzie wyborów, ludzkich ustrojów, nie będzie wojska ani policji, bo nie będzie wojen. Nie będzie żadnej niesprawiedliwości, nie będzie żadnego bezprawia, nie będzie żadnej pożądliwości, nie będzie żadnej nienawiści. Nikt nikogo nie będzie mordował, okradał, napadał, oszukiwał. W tym mieście będzie tylko panowała miłość, radość, pokój i pełne spełnienie. To miasto będzie realne, fizyczne, materialne. I tak w nim będzie. W jaki sposób spędzimy wieczność w tej nowej Jerozolimie? Jak będzie wyglądała nasza codzienność? Chociaż dnia tam nie będzie i nocy tam nie będzie. Ale jak będzie wyglądała nasza wieczność? Wiecie, kiedy zanurzasz się w objawienie, kiedy zanurzasz się w proroctwa, które mówią o wieczności,
To nie chodzi o te złote ulice. Nie chodzi o tą rzekę, nie chodzi o te wielkie miasto. Ale kluczem i sednem tego jest to, kto będzie w tym mieście. A w mieście będzie Bóg. To, co będziemy robić przez całą wieczność, to będziemy celebrować poznanie Boga twarzą w twarz. Będziesz mógł się spotkać ze Stwórcą i zobaczyć, jak On naprawdę wygląda. Będziesz mógł Mu spojrzeć w oczy. Będziesz mógł z Nim porozmawiać. To będzie największe szczęście i największe spełnienie. To jest cel wieczności. Tak jak Adam i Ewa przechadzali się w ogrodzie, spacerowali ze swoim Ojcem, z Bogiem, spędzali z Nim normalnie czas. My wrócimy do takiego stanu, kiedy będziemy spędzać z Bogiem czas. Poznamy Boga takim, jakim On jest. Wiecie, teraz widzimy jakby przez zwierciadło, przez zasłonę, przez filtr naszej cielesności, kultury, ale wówczas poznamy Go takim, jakim On jest. I On da się poznać. On chce, On tego pragnie. Wkraczając w wieczność, w Nowy Jeruzalem, wrócimy do domu Ojca. Wiecie, dlaczego jest to tak ważne, że będziemy w domu Ojca? Wiecie, bo dom jest takim miejscem, gdzie zawsze zachowujemy się w taki sposób, jacy jesteśmy. W domu nikogo nie udajemy. W domu po prostu chodzimy w dresach, niekoniecznie w pełnym makijażu. Jesteśmy sobą. I trafiając do wieczności, do Nowej Jerozolimy, trafiając do domu Ojca, będziemy w 100% sobą. Będziemy czuli się tacy wolni od wszelkich masek, wszelkich pozorów, konwenansów. Spotkamy się z Ojcem, z naszym kochanym tatą i będziemy mogli z Nim po prostu spędzać czas. W jaki sposób będziemy spędzali wieczność? Gdzie będziemy przede wszystkim celebrować nieskończoną miłość Boga do nas. Bóg jest miłością. I będąc tam w wieczności, ta miłość będzie przenikała każdą cząstkę naszego przemienionego ciała. Całą cząstkę naszej istoty. Staniemy przed Bogiem z taką ufnością i z taką pewnością i z taką odwagą, że jesteśmy dokładnie tacy, jakim On chciał, żebyśmy byli. Doskonali, kochani, akceptowani. I będziemy się cieszyć, radować i będziemy celebrować właśnie to, że jesteśmy najbardziej ukochanymi istotami we wszechświecie. Zrozumiemy w pełni Bożą miłość i Bożą pasję do nas. Wiecie, to jest spełnienie tego głębokiego pragnienia bliskiej relacji, którą każdy z nas ma w sobie. Tam zostanie ona wypełniona w 100%. Spełnienie głębokiego pragnienia relacji Stwórcy do stworzenia i stworzenia do Stwórcy. Będziemy znowu w idealnej relacji miłości. Dziecko, rodzic. To jest przepiękne. Wieczność będzie czasem celebrowania relacji. Nie tylko tej relacji z Bogiem, ale też relacji z ludźmi, z którymi się tam spotkamy. Poznamy tam naszych przodków. Będziecie mogli porozmawiać ze swoimi przodkami, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Ja dzięki Bogu jestem czwartym pokoleniem wierzących ewangelicznie chrześcijan, ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi. I wierzę, że pomimo tego, że tu za życia nie poznałem mojej prababci, mojego pradziadka, to tam będę mógł ich rozpoznać. Będę mógł z nimi porozmawiać. Jak to było? Jak to było, że oni poznali Jezusa? Jak wyglądało ich życie? Wyobraźcie sobie wieczność na budowanie relacji z waszymi rodzinami,
ale też z ludźmi opisanymi na kartach Biblii. Będziecie mogli spotkać wszystkich biblijnych bohaterów, tych wymienionych i tych niewymienionych. Będziesz mógł porozmawiać z Dawidem, jak to było, jak załatwił tego lwa, jaki kamień do tej procy przygotował, jak to było. W najdrobniejszych szczegółach będziesz mógł z takimi osobami porozmawiać, z Noem, jak to było, jak budował arkę, z Abrahamem, o całej jego wędrówce. Wieczność to będzie czas celebrowania relacji, czas nawiązywania relacji. Dla tych wszystkich, którzy uwielbiają gadać, będziecie mieli wieczność na rozmowy. Wieczność na rozmowy. Relacyjny aspekt nieba, relacyjny aspekt wieczności. Myślę, że jest najlepszą jej częścią. Że będziemy w perfekcyjnych połączeniach z innymi ludźmi. I będziemy cieszyć się tymi relacjami. Niesamowite. Wiecie, i całą wieczność będziemy się radować. Będziemy świętować. Wieczność będzie pełna radości, śmiechu, okrzyków, wesela, tańców, muzyki. Taka będzie wieczność. Tam nie będzie miejsca na smutek. Tam nie będzie miejsca na zadumę. Tam będzie czas radości i wesela. Tam będzie śmiech. Myślisz, skąd masz poczucie humoru? Bóg stworzył poczucie humoru we mnie i w ciebie. W tobie. I tam będziemy sobie opowiadać najlepsze, najwspanialsze kawały. Będziemy się śmiać całą wieczność. Będziemy się radować. Wiecie, kiedy patrzę na Izrael, on jest dla nas wszystkich takim cieniem rzeczy przyszłych, taką zapowiedzią tego, co Bóg już zrobił, co jeszcze będzie robił i co zrobi w wieczności, to kiedy patrzę na naród izraelski, Bóg dał im tyle świąt, że ja się zastanawiam, kiedy oni tak naprawdę pracują. Wiecie, że mieli na przykład takie święto, które trwało cały rok? Rok jubileuszowy, raz na 50 lat. Był rok, przez który przez cały rok świętowali. Co 50 lat mieli cały rok celebrowania, świętowania. Był to rok odpoczynku, wyzwolenia wszystkich tych, którzy oddali się w niewolę, bo musieli spłacić na przykład ze swoje zobowiązania, swoje długi. Był to rok radości dla całego narodu. W tym roku były umarzane długi. Wszyscy niewolnicy byli uwalniani, a wszystkie ziemie wracały do swoich pierwotnych właścicieli. W tym roku nie zbierano plonów, nie rzęto. Cały rok imprezowano. Przypomina wam to coś? Jest to jakaś zapowiedź? Już w historii Izraela Bóg umieścił zapowiedź wieczności, gdzie będziemy wolni, nie będziemy mieli żadnych zobowiązań, nie będziemy mieli żadnych długów. Będziemy cały czas imprezowali. Jak spojrzycie sobie na święta Izraela, to one wszystkie są związane z jedzeniem, z zastawionymi stołami. Wszystkie są przy stołach. Nawet jak są w namiotach, to i tak jedzą. Są z piękną muzyką, skoczną muzyką, z tańcami. I tak będzie w niebie, bo Bóg to stworzył i dał to dla nas, tylko diabeł to przekręcił i wykręcił i obrócił przeciwko nam. Ale Bożym zamysłem dla człowieka było to, aby była radość, aby było wesele, aby była zabawa, abyśmy czerpali z tego olbrzymią satysfakcję. Wiecie, jaki był największy zarzut dla Jezusa przez tych takich bardzo, bardzo religijnych ludzi? Że za dużo się bawił. Że za dużo chodził po imprezach. Że za dużo czasu spędzał z nie tymi, co trzeba, ludźmi. Ale wierzę, że w niebie będziemy razem z Bogiem świętowali, celebrowali. Mówiąc kolokwialnym językiem, imprezowali, ale w taki bardzo pozytywny sposób, że będzie tam najlepsza muzyka, że będziemy mieli najwspanialsze formy tańca, które nigdy nas nie będą męczyły, bo nasze ciała się nie będą męczyć. Będziesz mógł ciągle tańczyć. Wiesz, że moja żona będzie tam tańczyła. Ona pierwsza. Bo wieczność z Bogiem to jest jeden wielki pretekst do świętowania.
W Izajasza 35 czytamy: i wrócą wykupieni przez Pana i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową. Ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. W 65 Izajasza czytamy: oto ja tworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Nikomu nie przyjdą już na myśl. Będą się bowiem radować i weselić na zawsze z tego, co ja tworzę, bo oto stworzę Jerozolimę, by była źródłem wesela, a jej mieszkańcy radością i będą się radować Jerozolimą i będę się radować Jerozolimą, weselił moim ludem i nie usłyszy się w niej już więcej płaczu ani krzyku. Zobaczcie, że Bóg obiecuje, że nie tylko my będziemy się radowali, ale On będzie się razem z nami radował, będzie razem z nami na tej cudownej, niebiańskiej, wiecznej imprezie, celebracji. Wiecie, w niebie nie będzie nudy. Niebo to nie jest miejsce nudy. Niebo jest zaprzeczeniem miejsca nudy. Ta nowa Jerozolima, nowa ziemia, nowe niebo to będzie miejsce, które będzie sprawiało nam olbrzymią przyjemność. Wręcz będziemy czerpali rozkosz z naszego życia. Tak naprawdę poznamy prawdziwy smak życia. Poznamy prawdziwe życie dopiero w wieczności. Będziemy mieli różne zajęcia, będziemy mieli różne odpowiedzialności. Każdy z nas będzie nadal się rozwijał. To nie jest tak, że będziemy jakimiś nieokreślonymi duszkami. Będziemy mieli te cudowne, przemienione ciała, będziemy mieli nasze dusze, nasze emocje, nasz umysł, będziemy mieli też konkretne zdolności i tak jak Adam i Ewa w raju mieli bardzo konkretne zadania. Musieli się wykazać kreatywnością, musieli pomnażać, musieli gospodarować. Bóg każdemu z nas da bardzo konkretne zadania, bardzo konkretną pracę. Ta praca będzie nam przynosiła szczęście, satysfakcję, ten rozwój, te zdobywanie kolejnych doświadczeń. Dopiero w niebie tak naprawdę poznamy, czym jest praca, która nas nie męczy, czym jest praca, która nas nie stresuje, czym jest praca, która przynosi nam uśmiech. To jest niesamowite. Będziemy się opiekować zwierzętami. Wierzę, że w niebie i obrazy biblijne pokazują, że w niebie będą też zwierzęta. Nie wiem, czy wasze. Tak głęboko nie wnikam w teologię. Ale na pewno będzie lew i baranek, będzie żmija, będą różne zwierzęta. Wiecie, tak jak w raju były różne zwierzęta i te zwierzęta nie szkodziły w żaden sposób sobie nawzajem ani człowiekowi. Człowiek po prostu żył z nimi, opiekował się tymi zwierzętami. Wierzę, że będzie po prostu zupełnie inaczej to funkcjonowało. I wiecie, kiedy sobie tak myślę, kiedy czytam, kiedy zanurzam się w całą tą wieczność, to poproszę lwa. To bardzo jest takie tożsame, to i bardzo tak współgra ze mną to, co pisze apostoł Paweł w liście do Filipian. Pisze tak, że pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Wierzę, że wszyscy jeszcze musimy pozostać jakiś czas w ciele, bo mamy tutaj na ziemi bardzo konkretne zadania do wykonania i o tym będzie w kolejnym odcinku, będzie już mówił o tym Mateusz. Ale kiedy uwierzysz i zrozumiesz, jak wspaniałe jest niebo, jak wspaniała jest wieczność, kiedy zaczniesz sobie o tym rozmyślać, przyswajać, karmić się tym, to po pierwsze, jeszcze tutaj na ziemi, ze życia, nigdy nie będziesz bał się zasypiać. Nigdy nie będziesz bał się śmierci. Nigdy nie będziesz bał się wsiąść do samolotu. Bo wiesz, że to tylko jest
przejście. Z tego upadłego, zniszczonego, umęczonego świata, tej bardzo niedoskonałej w rzeczywistości, w miejsce, które jest cudowne, wspaniałe, w miejsce bliskości i obecności Boga. Kiedy zaczynasz myśleć o wieczności, rozbudzasz w sobie te pragnienia, to chcesz tam być. To chcesz tam być. To pragniesz tam być. To pragniesz tam się znaleźć. I to sprawia, że twoje życie tu na ziemi ma bardzo konkretny cel. Że już po prostu nie dryfujesz, ale zmierzasz do bardzo konkretnego celu. Celu swojej podróży, celu swojego pielgrzymowania, jak mówi Biblia. I zrobisz wszystko, żeby tą wieczność spędzić z Bogiem i żeby ją spędzić jak najlepiej. Bo w wieczności, o czym też będzie mówił Mateusz, nie dostaniemy wszystko wszyscy porówno. Każdy z nas spędzi wieczność w funkcji tego, jak zadbał o tą wieczność, jakie skarby sobie zgromadził, będąc tu na ziemi. I Bóg będzie dawał nam różne odpowiedzialności. I to będzie niesamowite. Ale już teraz czuję się zachęcony do tego, aby moje życie spędzić tu na ziemi bardzo intencjonalnie. Aby zadbać o to, aby w wieczności byli moi najbliżsi. Aby zadbać o to, abym celebrował nie tylko sam, ale żeby byli wokół mnie ludzie, na których mi zależy, którzy są wokół mnie teraz, aby była wokół mnie tam w wieczności moja rodzina, moi przyjaciele, moi sąsiedzi, ci wszyscy ludzie, których gdzieś spotykam. Ponieważ chcę i Bóg chce i ma takie pragnienie, aby te nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem było zapełnione ludźmi. On nie chce, aby żaden grzesznik zginął. I na koniec naszego spotkania chcę, żebyśmy powstali. Gdzie nie byłoby tego kazania, nie byłoby tej wizji wieczności, nie byłoby tych wspaniałych obietnic, nie byłoby tych cudownych możliwości, gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego ofiara, gdyby nie to, że On postanowił poddać się woli Ojca, gdyby nie potężna miłość Boga do Ciebie i do mnie. Żylibyśmy w grzechu, nie mielibyśmy żadnej nadziei, naszą nadzieją byłoby po prostu potępienie, śmierć, piekło, jezioro ogniste, ale dzięki Bogu, dzięki Jezusowi, dzięki Jego śmierci, dzięki Jego ofierze na krzyżu, dzięki temu, że On pokonał śmierć i jako pierwszy zmartwychwstał, my mamy nadzieję i my dzisiaj możemy żyć tą nadzieją. I dzisiaj chcemy wspólnie razem, jako Kościół, jednoczyć się w celebrowaniu już tutaj na ziemi tego, co Jezus dla nas zrobił. Ale już tutaj to jest celebrowanie tak naprawdę wieczności, bo my już żyjemy w atmosferze wieczności. My już żyjemy wiecznością. Wiecie, pamiątka śmierci, pamiątka ostatniej wieczerzy, jaką Jezus miał z uczniami, to jest nic innego jak przypominanie sobie o wielkiej, olbrzymiej miłości Boga do człowieka. W pierwszym liście Jana czytamy: kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego Syna, swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Spożywając chleb, pijąc wino, chcemy przypominać sobie o tej wielkiej miłości Boga do człowieka. Jeżeli pojednałeś się z Bogiem, jeżeli przyjąłeś Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i wyznałeś, że jest Twoim Panem, oddałeś Mu swoje życie,
jeżeli podążasz za Nim. Zapraszam Cię do tego, aby za chwilę, kiedy zostanie rozdany chleb i wino, abyś przystąpił do pamiątki ostatniej wieczerzy, abyś rozmyślał o tym, że dzięki temu, co Jezus zrobił, będziesz w niebie, będziesz w Nowej Jerozolimie, masz tą nadzieję wieczności, niesamowite nowe ciało, niesamowite nowe możliwości, nowe wspaniałe miejsce, a to wszystko dzięki Jezusowi, dzięki Jego olbrzymiej miłości do mnie i do Ciebie, dzięki temu, że cierpiał, że był wierny, że znosił bez szemrania, bez narzekania obelgi, razy, ból, że pozwolił się przybić do krzyża, pozwolił się opluć i nie złorzeczył, ale błogosławił tych, którzy wyrządzali mu krzywdę. Błogosławił ich. Jednego z swoich w tym czasie, kiedy wisiał na krzyżu, jeden ze złoczyńców złorzeczył, drugi się zwrócił do niego. A on powiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Nawet w takiej chwili myślał o drugim człowieku. Myślał o tym, kto potrzebuje pomocy. Wiecie, ten Jezus, który myślał kiedyś, wisząc na krzyżu, o tych dwóch łotrach obok Niego, on dzisiaj myśli też o Tobie. On ma dobre myśli o Tobie. On się raduje, że jesteś w tym miejscu. Panie, tak bardzo dziękujemy. Jesteśmy pełni radości. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością i dziękujemy za ten chleb, który symbolizuje Twoje ciało i dziękujemy za to wino, które symbolizuje Twoją przelaną krew. Błogosławimy je, Panie, i społecznie, w jedności, jako Twój Kościół, Twój ukochany Kościół, celebrujemy. Celebrujemy, Panie, i cieszymy się i już nie możemy doczekać się, kiedy tam w wieczności siądziemy z Tobą przy jednym stole, będziemy jedli chleb, pili wino i razem z Tobą celebrowali miłość. Tak bardzo Cię kochamy. Uwielbiamy Cię, Jezu. Dziękujemy Ci. Amen.
Ty wyciągnąłeś dłoń. Tak dobry jesteś, Panie mój. Nie byłem nic wart, a Ty wykupiłeś mnie. Tak dobry jesteś, Panie. Rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Każdy cień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz, by zdobyć mnie. Każdy cień Ty rozjaśnisz, góry pokonasz, by zdobyć mnie. Każdy mur przezwyciężysz, a kłamstwa zniszczysz. Cześć Kościele, dobrze Was widzieć. Ja nazywam się Dawid i chciałbym Wam opowiedzieć o ogłoszeniach, o tym, co się będzie działo w najbliższym tygodniu w naszej społeczności. Dlatego proszę Was jeszcze o chwilę cierpliwości i możecie jeszcze usiąść. I chciałbym rozpocząć te ogłoszenia od podziękowań dla naszego pastora za to świetne kazanie, dlatego proszę o gorące oklaski. A już przechodząc do ogłoszeń, to chciałbym Wam opowiedzieć, że 19 maja w niedzielę tutaj na Gotarda 16 odbędzie się chrzest wodny i dla tych, którzy wiedzą, to chrzest jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej społeczności. Jest to jedno z wydarzeń, dla których my w ogóle się spotykamy jako społeczność chrześcijańska. I rozpoczynamy teraz od dzisiaj rejestrację do chrztu.
chrzest. Jeżeli uwierzyłeś, to zachęcam cię do tego, żebyś się ochrzcił. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, zachęcam cię do tego, żebyś podszedł do mnie, podszedł do pastora, czy do Rafała, czy do pastor Magdy. Możesz z nami porozmawiać. My na pewno z wielką chęcią rozwiemy twoje wątpliwości, dlatego że żeby wziąć chrzest, nie musisz być perfekcyjny. Ważne, żebyś uwierzył i ważne, żebyś chciał zdecydować się, że idziesz za Jezusem w swoim życiu. A jeżeli chodzi o kolejne wydarzenie, to już w tą sobotę, 10 lutego, odbędzie się wydarzenie dla par, dla małżeństw Dobrze, że jesteś, na które serdecznie zapraszam wszystkie pary i małżeństwa z naszej społeczności i też waszych przyjaciół i przyjaciółki. Jest to wydarzenie, w którym w takiej intymnej, ale bardzo przyjemnej atmosferze będziemy mogli celebrować nasze związki, nasze małżeństwa, dlatego was serdecznie zapraszam. Podczas wydarzenia będzie zorganizowana opieka nad dziećmi, jak i również poczęstunek. Pozostały dwa miejsca, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Rejestracja odbywa się na wewnętrznej grupie naszego kościoła na Facebooku, dlatego zachęcam te ostatnie dwie pary, które się jeszcze nie zgłosiły, żeby się jak najszybciej zgłosiły. Poza tym, to w tym tygodniu jedziemy ze standardowym rozkładem jazdy, jeżeli chodzi o wydarzenia w naszym kościele, co oznacza, że jutro w poniedziałek o 19:00 tutaj na Gotarda odbywa się Petra. Petra to są spotkania dla młodych dorosłych, dla studentów, na którym spotykamy się, poznajemy się, rozmawiamy o Bogu, ale także po prostu cieszymy się swoim towarzystwem. W środy i w czwartki odbywają się spotkania domowe dla kobiet i dla mężczyzn, a w piątki odbywają się spotkania Młodzieżowego Domu Kultury, czyli spotkania dla nastolatków w wieku 13-17 lat. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to podczas naszego nabożeństwa w niedzielę odbywają się również symultanicznie nabożeństwa Kościoła Dziecięcego, dlatego jeżeli macie dzieci, to zachęcam was do tego, żebyście zapisali je na zajęcia naszego kościoła. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam, że dzisiaj byliście. Zapraszamy na kawusie, na jedzenie i miłej niedzieli.